Hopsko Swoboda, Hopski Laufpass. Wiecie, Joch się nigdy nie poradził spokopić, co też to baby smycą we swoich taśkach. Jak ci to tam rań wszystko wlezie? Ja, Jerzek już bez 40 lat żeniaty, a do teroska siedzi wuja, nie poradza do ostatka spokopić? Co też ci to moja haźbietka tacho Zesia we tej jej taśce? Nie rów z medikowoje chłoty, moc ślęczołek, pytołek się inszych chopów, pytołek się babów i dalszy jest ci to dla mnie nieprzeniknięto tajemnica. Szłoby sam teroski spytać. Pyta, jako jest najsrokszo różnica między chopem a babą? Nie chytajcie mnie za ruski, za słowecka. Nie o tych różnicach, odmieniościach chciałek sam rządzić. Jedne sam ale idzie powiedzieć. Richtyczny, 100% hop nigdy nie smycy przysia taśki. No, można krom tych wszystkich świtożów i przeskoczków. I można bych za młodym dzisiaj nie prawił, ale jakieś 2-3 tygodnie temu nazad przeczytałem artykel francuskiego dziennikarza Huesa Serafa, wtory ci gnał jak jo, tyś się temu dziwował. My, chopy, mamy stopie rońską uciecha śmiocie, użinać się ze babskich taśków. No i tak, lebo inaczej jo i ten istny Hues Seraf, i bez tuż, i że są my łoba chopami poradzimy to do koza. Mamy pieronym radę chichracie z tego przylecy, jak i przyleżytości. Ten wiecie, młodny pytlik ze Henklem, miasto kryj, w które freliczki wleką Zesia wszandy, ciężki, nieporęczny i pełny nadbytnych daremnych wercojków, jest ci naisto nieprzenikniętą, świętą tajemnicą. Miał ci kiesi przylożytość wrażować rań do takiego pytlika swój kichol i rzekna wum, co panuje driny, echtny bajzel i rojmu. Moja Elza przykulwitała się kiedyś ze roboty, wlazła pod brazu i głos na pocznu dzwonić jej mobilniok. Ty, ojgin, odbier ten telefon! Wrzeskła ci moja Elza na całki karpentel ze bady cimra. Ten mobilniok jest we mojej taśce! Ja! I sam się napoczło. Driny było wszystko. Szłowy ty jej taśce, znoj stare, połamane lipnsztipty, połoście powane pod poski, pora pak sklików i szach. Telków roztomajtych pilów, jakieś ich stare rechnunki ze supermarketów, pora farbistych olików, nie miano na co i to jest, bindel kluczy, którymi pewnikiem już od dawna nic nie idzie otwierać, lecy jakie tytki, pakietliki po konfektach, stare potargane hosentręgi, szpangi, stare knefle od kostymów, no, bajzel jak sto diosków. I tak ci się teroski medikuja. I że kejbych jo to był babom, to blank serwowbych ze tą łoszkliwą tradycją, poczebych te stare przywyki i powstyrkowbych wszystkie te klamoty we zadnich kabzach galotów. No, jak każdy rychtyczny chłop. Na rzecz tego ci bezkształtnego miecha, który ze uciechą smycą freliczki, mogę przemawiać jedynie to, i że zawdy idzie w nim zność sznup tychle. I obesołkę moje marionetne życie miałek przysia w ancugu 4 wybilowane taszntuchy, ale hopy większością nigdy tych sznup tychli nie mają we kabza. I kiedy te ściłone mają ryma, kejnunko ich sznupacka, poradzą wyfektować ta sznuplichta od swoich dziób. A one dawają im ta sznuptychla ze wymiarkowaniem taki wyższości i wyrcą przy temu, i że smycenie zesia taśki jest dosecko doskwiernie, ale przynajmniej mo się przysia taszntuchy. No i to jest prawda. A co więcej, idzie też puścić się na naszą kamratka i dać i włośno briftasza i mobilnok, kiedy siedzicie ze rułą we szynku i wszystkie te ciaczka drikują w ozbę pożytki. To jest moc użytnie, bo tak prawdą brak takiego bezkształtnego, fuglowatego tasiska mogę być poniekiedy kłopotny. Nie zawdy przecamć mocie hopy na pozorędziu baba, co by wywechtować łodni sznuptychla albo dać i swoje pintle te dobraczyny na przechodzie. Niektóre chopy, ale nie jo, jeszcze nie, łobłajżą ten problem i poradzą się lajsnąć bezmać chopsko wersjo taśki. Mam tu na myślunku wywołany i moc młodny teroski brud bojtlik przewiesiony bez ramia. No kejsik, była to jeszcze taka saszetka, kiero smycyli roztomajte buzeranty i przeskoczki, albo inszo, kiero nosiło się przy posku przy galotach. I co najbardziej dziwucne, było to we czasach, kiedy jeszcze nie było mobilnioków i inszych grejtów. Idzie się bez tuszy zastanawiać, jak u dioska udało im się erbnąć, chociaż na chwilkę tako srogo kwolba.
No dekowała ta saszetka, chociadeczko, srogachne basiska. To pewnikie mi pomogło. No i tak, no, lebo albo tak inaczej, przyrodzoną skłonnością chopa, takiego richtycznego, wydzierganego, wydziubanego chopa, jest mieć frajne grace. Richtyczny chop, teraźny richtyczny chop, nie mogę mieć przyjścia niczego, co kremplowało by jego ruchy. Jerzek Blank isty, i że jakieś ich amerykańskie badania potwierdzili, co to jest archaiczną reakcją, archaiczny rygung, jejgra, mamutów. No bo przecież żaden nie wypuszcza się na gon na szkociatego zwierzoka ze srogachnymi kłańcoma, ze fantazjerną, dziwoką galanteryją na ramiu albo we gracach. Hop, ganz einfach, musi poradzić, musi być w gangu obronić kobieta, którą mu przechowuje bryftasza, ale bez pieniędzy, mobilnią, na czas ringowania się, a nie skorzy w razie czego, udzieli mu pierwszej pomocy ze użyciem sznuptychli, skoro kej przeciwnik scharato mu gęba. Tela ino, że im dalszy w las, tym więcej strumów. Przymus konieczny do trzymania kroku postępowi sprowio i że te roski coroski procni nom hopom rojbrować, wyrobiać jak źruboku. Kej we tydniu wypuszczałem się opiekajszych we zawodowych sprawach, mają do zebrania zesia telu roztomajtych elektronicznych ewercojków. I że bali i wrażenie ich do galotów arbajcansluga ze mnogością kabzów nic sam nie pomoże. Z nadną rzeczą na odwieczerz albo we szlustydnie za piątki mają hopy więcej ślebody i laufpasu, ale od pędziałku do piątku muszą tyrać po mieście ze einfachowym hopskim rugzakiem ze sportowym sklepu. Druga też sztumuje im to do jej sztrichu przemieszczania się, na tym przykład na kole, ale żaden łomyli się, nie hachnie się i nie będzie myślał, i że idą młode geschäftsmany ze akntaszami. I to im, bo mnie Blank nie sztimuje. Tela, co to jest ganz einfach mniejsze zło. No bo kogo josam i te istne próbuję majtnąć i łocyganić. Przecież Blank naumiarkuje i że moja pukltasza, mój rugzaczek, jeści taką, taśką dla chopów. I że jest judoszym, zdrajcą, chopski zachy. No deczko mi gajęba skulitego. Można się za roski poślimtą. Ale co mi tam? Przecamć na zicher, mom przysia sznuptychle. Oj więc pnioków.